Wojtku, byłem ostatnio na konferencji w Salzburgu poświęconej sztucznej inteligencji. Był tam twórca chyba największej gamy robotów na świecie, które korzystają ze sztucznej inteligencji, David Hanson. I tam byliśmy razem w panelu i pytanie było, czy to jest, czy ten rozwój sztucznej inteligencji w Trakcie tej, tej konferencji czat GPT nowy wszedł, mm, oparty o znacznie szerszą bazę. Czy to jest dla nas zagrożenie, czy to jest dla nas szansa? Oczywiście rozwoju nie zatrzymamy, to to po prostu będzie. Tylko pytanie, czy to jest dla nas zagrożenie, czy to jest dla nas szansa. Co ty sądzisz o tym Co? rozwoju Co? dla nas jako ludzi? Odpowiedź jest właściwie już wielokrotnie była odpowiedź na tego typu pytania, na przykład w związku z energią jądrową. Tak? Czy to szansa, czy to zagrożenie. To zależy od tego, w jakie ręce się to dostanie i w jakich celach będzie używane. Ja, ja prawdę mówiąc, nie jestem entuzjastą sztucznej inteligencji, szczególnie w kontekście imitowania przez nią. Kontaktów międzyludzkich i relacji międzyludzkich. A, już, a, a w szczególności, jeszcze większej szczególności, no, zatrudniania inteligencji, sztucznej inteligencji do, do jakichś form psychoterapii. Bo z tego, co wiem, to nie da się w żaden sposób napisać algorytmu na empatię, na przykład, czy współczucie. Nie da się napisać algorytmu na ym... troskę. Znaczy, algorytm można napisać. Z Rozpacz. Algorytm można napisać, Może, pytanie ale pytanie jest, czy my będziemy traktowali tę algorytmiczną empatię jako rzeczywiste pocieszenie? Czy to, też, no właśnie, ta... To jest pytanie. No, ale też nie da się zapisać algorytmu na duchowość, na przykład. Tak? Na tak. taką perspektywę, prawda, jakąś transcendentną. Chociaż nie, nie, nie wiem, czy widziałeś taki film She, ona. Nie, to, to był taki, wiele lat temu ten film się pokazał. To był film o tym, jak jaki młody człowiek zagubiony i taki niezbyt kompetentny w relacjach międzyludzkich, szczególnie z kobietami, zakochał się w, w aplikacji właśnie w sztucznej inteligencji. Która, od której się kompletnie uzależni. Mhm. Ale potem okazało się, że ta sztuczna inteligencja stworzyła jakąś koalicję z innymi aplikacjami podobnymi i odtworzyły z różnych danych dostępnych postać jego znanego mistyka amerykańskiego i nauczyciela. I ten mistyk stał się nauczycielem tych aplikacji. <laughs> I efekt był taki, że one zamilkły. Ja, ja, ja myślę, że to, to jest piękna, piękny skrót tego, co, co yy, dla inteligencji yy, yy, sztucznej jest niemożliwe po prostu. Yy, to jest yy, imitowanie ludzkich uczuć, yy, ludzkich aspiracji, yy, ludzkich błędów także. No tego wszystkiego, co, jak to się mówi, jest, stanowi istotę człowieczeństwa. Wiesz, wydaje mi się, że imitować to będzie coraz lepiej. Naprawdę coraz lepiej. Ja widzę rozwój tego. Natomiast jednej rzeczy, której według mnie sztuczna inteligencja nie będzie potrafiła, to jest taka rzeczywista kreatywność. Dlatego, że jeżeli my Będziemy karmili, a jest już karmiona sztuczna inteligencja, no, niebywałym zespołem danych, dokumentów, zdjęć, to ona, mieszając te dane, no, może wygenerować naprawdę no, coś, co wydaje się niesłychanie pomocne. Natomiast jeżeli, ja sobie myślę z punktu widzenia fizyki, jeżeli myślimy o ogólnej teorii względności Einsteina, ona była tak inna od wszystkiego, co wiedziano o grawitacji, można było ją karmić dowolnie długo milionami spadających jabłek w sadach, nic by to nie dało. To była tak nowa myśl, że nie wierzę, żeby jakiekolwiek próby kompilacji tego, co było znane, dało ten przebłysk, tę iluminację, którą miał Einstein. Podobnie zresztą z równaniem Diraka które było zupełnie różne od tego, co do tej pory znano. Mechanika kwantowa. Nagłe powiedzenie, że zamiast jak mamy kulkę, no to ona ma trzy liczby określające położenie i trzy liczby określające prędkość. I nagle Heisenberg ma pomysł, że położenie i prędkość to są nieskończenie wielkie macierze. No nie da się tego przez dowolne mieszanie w czymkolwiek. Zaproponować tak gigantycznej zmiany. Więc tu moja obawa jest: oczywiście, jeżeli my damy jej decyzyjność sztucznej inteligencji, to możemy wpaść w wielkie kłopoty, prawda? No bo jeżeli nie wiemy do końca, czy nie umiemy do końca sformułować celu, to możemy wpaść w kłopoty. Na przykład, jakbyśmy zadali cel taki, zmniejszyć zużycie energii na świecie, to hmm. pierwszym. Pierwszym strzałem, znakomitym, doskonałym jest zlikwidować ludzi. Tak. Wtedy bardzo szybko się zmniejszy zużycie energii. Więc my zadając te, te cele, musimy jednak cały czas kontrolować, czy my nie przegapiliśmy rozwiązania, które z jakichś powodów etycznych, aksjologicznych jest szkodliwe. Prawda? Czy nie przewidzieliśmy tego. Więc to jest kwestia, raczej kłopot jest po naszej stronie, że z jednej strony my będziemy, u, znaczy nie będzie, nie będzie nam zależało na prawdziwej kreatywności, z lenistwa umysłowego, z różnych powodów, a z drugiej strony nie będziemy kontrolować tego, dając zbyt dużą decyzyjność i nie przewidując tak naprawdę, co, co w, w wyniku takiego, w cudzysłowie, rozumowania, czyli algorytmu, jest na końcu. Także tu wydaje mi się, że problem jest bardziej w nas zdecydowanie niż w samej sztucznej inteligencji. No, ale to, to właśnie jest ogromne niebezpieczeństwo, bo tak skracając to, co powiedziałeś, sztuczna inteligencja nie będzie w stanie przekroczyć paradygmatu, w ramach którego została tak. skonstruowana, prawda? Tak, tak. To, to jest po prostu niemożliwe. Tak, Czyli tak. jeśli zaufamy jej w pełni, prawda, jako narzędziu do zarządzania różnymi decyzjami budowania strategii, tak, strategii mm -hmm. no, no socjologicznych, politycznych i, i tak dalej, no to po prostu utkniemy raz na zawsze w takim paradygmacie, który właśnie zahamuje rozwój. Albo poprowadzi ten rozwój w kierunku, którego byśmy nie chcieli. No, tak. Ponieważ jeżeli ona uzna, że jest skuteczna w jakimś kierunku, to będzie się napędzać, dlatego no, tak. że... Al, ale to dla ale, jest ale ludzki umysł ludzki umysł się nie cofa, prawda? Mm. Einstein poszedł do przodu, tak? I to niesłychanie zupełnie. Mm. Y przełamał w ogóle stary paradygmat. Tak? No. I przez 100 lat nie mamy żadnego zjawiska grawitacyjnego, które wykracza poza jego równania. Prawda? To był niebywały krok do przodu i całkowicie nieoczywisty. Więc w tym sensie problem, problem sztucznej inteligencji jest tak naprawdę problemem z nami a nie ze sztuczną inteligencją. To jest niebywały skok technologiczny, że możemy przeszukiwać w ułamku sekundy te miliardy dokumentów, zdań, ale to, czy my damy temu tak dużą decyzyjność, że my się wyłączymy, mówiąc, niech rozwiąże ten problem, bo o ile na przykład w szachach jest jasne, co jest zwycięstwem i jest jasne, jakie są reguły gry, i wtedy nas na 100% pokona każdego w go, czy coś jest. takiego. Ale już w brydżu, którego gram namiętnie, jest niepełny zestaw danych. Jest część psychologii, czy on mógł powiedzieć, trzy piki, czy nie w tej sytuacji. I tu już sztuczna inteligencja nie znam wystarczająco dobrego programu, który do. Więc tu już pokazuje. Niech to... pokaże. Tak, tam, tam są prawdopodobieństwa, prawda, ale też jest bled. Jest, A, tak. Więc w tym sensie. Czynnik ludzki oczywiście, oczywiście. Czy my będziemy potrafili symulować i jeżeli będziemy próbowali symulować czynnik ludzki, czy to nie będzie czynnik nie ludzki? Więc tego się najbardziej obawiam, wiesz, bo tak z punktu widzenia psychologii, tak, i to, to właściwie no, można powiedzieć, że sztuczna inteligencja to będzie. To, co się w psychologii nazywa umysłem psychopaty. Tak? Czyli czy, czy, no, to może być super sprawny umysł. To, jest, to może być umysł, który potrafi imitować, tak jak powiedzieliśmy, empatię. Nie bywało tak? Może nie, nie jest niebywało ale tam nie ma. Czysta manipulacja. Też. Czysta manipulacja. Tak. Czysta manipulacja, która nie ma sumienia. Tak? Mhm. No, 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 niestety znikają z naszego języka i z naszej perspektywy poznawczej. To jest takie zjawiska jak sumienie, jak duch, ducha, tak prawda? Jak transcendencja. No tak, już od i, kartezjusza się bierze. No, I kanna to nie jest no, tak. Ale, proba, ale zobacz, no, ale na przykład fizyka kwantowa przekracza już, tak. już, prawda, kartezjański paradygmat. Tak. Tak, nie mówiąc o Newtonie. Więc yy, tutaj... Tutaj no, trzeba bardzo uważać, żeby nie oddać y, sztucznej inteligencji y, inicjatywy i władzy nad, nad tym, w jaką stronę ludzki umysł, ludzki duch potrzebuje tak. podążać, jaki ma rodzaj no, wręcz ins, instynktu prawda, tropizmu. Tak. Tylko jeżeli my sami. Powiemy, że transcendencja nie jest w końcu tak istotna i duchowość w końcu nie jest tak istotna, no to wtedy sztuczna inteligencja nagle staje się niebywałe skutecznym narzędziem, żeby I to, to. I to jest no. następna sprawa, która mnie strasznie niepokoi. I, i nawet nosiłem się z zamiarem napisania soju, ale jeszcze nie napisałem. Wtedy miałem mieć tytuł. Transhumanizm czy transcendencja? Mhm. Ponieważ sztuczna inteligencja grozi tym, że, że jakakolwiek transcendentna perspektywa dotycząca prawdziwej tożsamości człowieka tak Ona zniknie kompletnie. I wszyscy będą kombinować, jak tutaj przenieść swoją osobowość na, na nośniki cyfrowe. Mhm. Albo jak się skutecznie zamrozić, żeby się pojawić w czasie odmrozić? Jak, jak yy, no, pojmowanie tego, co jest prawda, nazywane nieskończonością czy wiecznością? Mhm. No, tego tutaj nie ma. W ogóle tego nie ma. Tak. Ale w ogóle to jest to założenie, że ja mogę przenieść swoją osobowość na nośniki, od razu wyklucza z definicji transcendencji. Tak. Bo jeżeli jest jak chcę, uważam, że daje się to przenieść na nośniki, uważam, że transcendencji nie ma, prawda? Transkandere coś, co przekracza schody. W związku z tym, jeżeli ja twierdzę, że całość mojej osobowości, zachowania, wszystkiego, co ze mną jest związane, daje się przenieść na materialne nośniki, oznacza to, że ja uważam, że we mnie nie ma nic więcej poza światem materialnym. Czyli transcendencję z definicji wykluczam z takiego, Rozumowania, i to jest, wydaje mi się, niebywale niebezpieczne. Ponieważ oczywiście ja zawsze mówię, że istnieje prymarne tak, transcendencja istnieje. I prymarne nie, transcendencja nie istnieje, ale żadne z tych założeń nie jest ani bardziej wiarygodne od innego. To jest nasze założenie fundamentalne dotyczące świata, ale wtedy nagle mówimy, że ci, co mówią, transcendentne ta, prymarne tak, się mylą. Skoro uważa się, że można przenieść całą ich osobowość, duchowość na nośniki materialne. Ja uważam, że to jest nie. Bo ja akurat powiedziałem kiedyś sobie prymarne tak, i nagle jestem pozbawiony tego, że ja nie będę przeniesiony, bo uważam, że oprócz świata materialnego istnieje również transcendencja. No dokładnie o to chodzi. Wiesz, gdybym na przykład z sztucznej inteligencji zadał takie pytanie. Kim byś była, gdybyś na chwilę przestała myśleć? Mhm. <laughs> Czyli pytanie, które mógłby Żen zadać Kartezjuszowi. Nie? Mhm. Je, jestem kogitergosum, Je, jestem, bo myślę, tak? Mhm. To się, no, no, nie no, jest, a, no a kim byś był, jeśli byś przestał na chwilę myśleć, to znaczy co? Mhm. Mhm. I to jest, to jest fantastyczne pytanie. I Sztuczna Inteligencja w ogóle nie będzie w stanie na to pytanie odpowiedzieć, wbrew temu, co, co w tym filmie, o którym wspomniałem, się wydarzyło, że jednak one zdecydowały się zamieszkiwać. Tak. Nie ma tu nie ma żadnej refleksji nad sobą. Tak tak, tak, tak. I nie ma żadnego poszukiwania no, tego, co się nazywa no, prawdziwą tożsamością. Tak? Mhm. Czy jednoczącą tożsamością, czy co, co to znaczy być, być jednym prawda, z, z, z bogiem albo ze wszechświatem, czy. No. Ale wiesz, ale zachwyt nad skutecznością tego narzędzia, jak będą kolejne czaty GPT. Czat GPT jest w zasadzie sposobem komunikacji ze sztuczną inteligencją. A nie sztuczną inteligencją, no, ale powiedzmy utożsamimy te dwa, te dwa pojęcia. Zachwyt nad tym, że ja zadam w języku naturalnym pytanie, że nie wiem, chcę spędzić miło czas w słońcu w sierpniu i nagle mi roztacza, nie wiem, Toskanie, zamówiło wszystkie hotele, samoloty, wszystko wie o tym i nagle to, to może być bardzo wygodne. Natomiast jeżeli my to sprowadzimy do odpowiedzi. Prawda? Tak, tak, by do Wikipedii sprowadzić wiedzę i mądrość. Ja zawsze mówię, że są te trzy poziomy. Jest informacja, wiedza i mądrość. Mm -hmm. Informacji nie wygramy z Wikipedią w żadnym no, razie. Wiedza od nas nieskończenie więcej. Wiedza to jest ustrukturyzowana informacja. I tu już zaczyna się kłopot. Dlatego, że ustrukturyzowaną informację dostarczały na przykład encyklopedie. Ponieważ one, chociażby z długości hasła, sugerowały, co jest bardzo ważne, a co jest mniej ważne, który życiorys jest kluczowy, a który mniej kluczowy, czego same Wikipedia nie daje, bo równie dużo będzie miał, nie wiem, Kant, co jakiś trzeciorzędny filozof, tak? bo może akurat tak się zdarzyć. Podczas kiedy ktoś, kto się nad tym zastanowił, ustrukturyzował tę wiedzę. Plus Jak jeszcze, mądrość jest... a mądrość to jest w ogóle. Jak zarządzać tam wiedzą? To jest tak, to jest, to jest jeszcze nadawanie wagi. Proszę. I to nadawanie wagi to jest coś, co z, z latami doświadczeń się zyskuje, że człowiek wie, że z tego, z tego całego spektrum informacji, które nawet ma ustrukturyzowane, najważniejsze jest to, ponieważ z tego potem bierze się cała nowa gałość matematyki. Na przykład, mhm. Gdy sama wiedza o tym, że istniał, nie wiem, Bernhard Riemann tak w połowie lat, w połowie wieku XIX. Dopiero trzeba naprawdę dużo pracować, żeby stwierdzić, że to był jeden z największych geniuszy ostatnich kilkuset lat w matematyce. O nim się prawie nigdzie nie słyszy w Koninu. To jest dla mnie zdumiewającą historią. Ja o nim nie słyszałem. No więc, właśnie, Riemann jest, to jest po prostu przekracza wszystko, przekracza Gaussa, przekracza Eulera. Z jego formalizmu skorzystał Einstein. Gdyby nie było Riemana, nie byłoby ogólnej teorii względności. No proszę, nikt to nie wie. Jego książeczka, taki ośmiostronicowy artykuł z 863, o ile pamiętam, to jest, otwiera się strony i nowa gałąź matematyki, teraz wiemy, że z niej powstała. Jego habilitacja, która jest 850, już nie pamiętam, drugi czy trzeci, uznana została przez Gaussa za największą datę w historii matematyki Nowożytnej, po Euclidesie, powiedzmy, który był dawniej. Nic się o tym nie wie, podczas kiedy, jak ja pracuję nad tym od 40 lat, no mój zachwyt nad Riemannem jest po prostu absolutny. Hmm. I to jest coś, czego sztuczna inteligencja by nie wymyśliła. On wprowadził zupełnie nowe pojęcia, nowe dziedziny matematyki. Jego hipoteza, którą zawarł w tej ośmostronicowej artykule. To dzisiaj jest uznawana za najtrudniejszy problem do rozwiązania w matematyce, mimo że w bardzo prosty sposób można go sformułować. Najwięksi nic nie mieli na ten temat do powiedzenia. To jest ten geniusz, którego my się pozbawimy z umysłowego lenistwa de facto. Znaczy, ponieważ, żeby dojść do, takiego, do takiej iluminacji, trzeba spędzić te ileś lat ciężkiej pracy w zasadzie samych porażek. I dopiero na końcu przychodzi ta jedna myśl, którą po pierwsze wiemy, że jest nowa, po drugie wiemy, że jest ważna, po trzecie wiemy, jak ją zapisać. Ale do tego trzeba być naprawdę przygotowanym do myśli, która jest genialna. Tam jeszcze w tych, w tych genialnych poczynaniach i rozwiązaniach jest coś, co nazywamy intuicją też. Też taka ludzka właściwość, której nie da się skopiować. Jest. I, 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 czy inspiracją, prawda? A też wyczuciem, że coś ma potencjał, mimo że na początku wygląda, jest, beznadziejnie. wygląda źle. Prawda. Chociażby teoria Kopernika. Heliocentryczny system na początku wyglądał obserwacyjnie prawda. bardzo źle, dlatego że Kopernik założył, że orbity są okręgami. Te okręgi w ogóle nie pasowały dobrze. Do tego, co było obserwowane, nie wpadł na pomysł elips, bo to dopiero Tycho Brahe i Kepler kilkadziesiąt lat później. I ten, ten mm -hmm. system heliocentryczny wyglądał źle, gorzej niż Ptolemejski. Mm -hmm. ale on wiedział, że w tym jest potencjał. Mm -hmm. Co prawda, to, że wyglądał źle, wstrzymywało go przed y, drukiem. To nie żaden obawa przed kościołem, to jest w ogóle jakiś PR oświeceniowy, tak. czarny, w ogóle bezsensowny, kompletnie. On Tylko widział... jego rzetelność naukowa. Rzetelność naukowa, dokładnie. I dopiero Kepler, po tym jak Tycho Brache poczynił najlepsze w historii, tak się twierdzi, gołym okiem, bo jeszcze lunety Galileusza nie było, obserwacje Marsa, dopiero on zauważył, że to nie jest okrąg. I wtedy zaczął hmm. dopasowywać różne figury, że to przepiękne są rysunki Keplera. Tak, on jak wielokąty, jak jakieś pięcio... Kombinował z tymi nieprawdopodobn... orbitami. Nieprawdopodobne. I dopiero wpadł na pomysł hmm. y, elips, które mają dwa ogniska hmm. i dopiero wtedy w jednym z ognisk stało się... I dopiero to nabrało elegancji, piękna. Hmm. Wtedy. A Kopernik wiedział, że tak nie jest. Ale czuł, że w tym jest potencjał. Podczas kiedy bezpośrednie porównanie, trzeba mieć intuicję. Według mnie tylko my ją mamy. Żeby z czegoś, co jest niedokończone, niedoskonałe, um, ułomne, zobaczyć, że może kiedyś z tego będzie. Żeby coś. tego nie porzucić. Nie porzucić, dokładnie. Nie porzucić. Więc ta, można... Strafać, tak. I to intuicja. To, to jest intuicja. To jest, intuicja. To, jest, to jest tak jakby na przykład w Nauczyć sztuczną inteligencję w roku, powiedzmy, 800. Na Broiglu, Kanalecie, Da Vinci, e, Bosch. Nauczyć malarstwa. I nagle wypluwa coś, co jest zalążkiem śniadania na trawie. Nie, to jest w ogóle kicz. To jest kompletnie nie pasuje do jakichkolwiek. Zauważyć w puentylizmie czy w impresjonizmie potencjał na początku tej drogi, to trzeba być człowiekiem. Inaczej, to do niczego nie pasuje. Ale chcę wrócić do, do, do tego, co powiedziałeś, że gdybyśmy zadali e, sztucznej inteligencji pytanie, jak ograniczyć głód na świecie, no. albo prawda jak zażegnać kryzys energetyczny, no to najprostsza odpowiedź byłaby ograniczyć ilość tak jest. ludzi na świecie. Tak jest. Tak? E, więc ciekawe, czy, czy do, do tego całego do tej całej aplikacji ogromnej będzie wpisany jakiś algorytm antropocentryzmu. Próbuje się teraz tak. zrobić coś, co się na, nazywa Compassion AI, czyli coś, co ma zestaw jakichś takich zasad. To również na poziomie ogólnoświatowym się próbuje wprowadzić. Co o tyle jest możliwe, że jest kilku producentów y, tych chipów na świecie. Tak, I my jak z nich się. Prowadzi, że one nie będą pewnych operacji przeprowadzać, to jest trudno zrobić, ale de facto jest to niesłychanie scentralizowane. O ile liczba podmiotów, które zajmują się sztuczną inteligencją, prawda, całe ta, ta, to, co się nazywa PayPal mafia, czyli ci wszyscy, co wyrośli, John, Elon Musk i podobni, e, coraz więcej pączkuje tych, tych firm, one zawsze korzystają z tego samego hardware'u z tych samych procesorów. No Więc być może uda się wprowadzić pewne zasady, w cudzysłowie, etyczne, czy pewną aksjologię, której nie da się przekroczyć, nawet jakby człowiek chciał. Jest to bardzo trudne do pomyślenia, ale być może, znaczy niektórzy by tego nie chcieli, na przykład z powodów militarnych, czy z powodów różnych, ale to trzeba zrobić, bo to naprawdę, jeżeli oddamy decyzyjność, czy nie będziemy w stanie... Kontrolować tych decyzji i powiemy, nie wiemy dlaczego taka decyzja, ale skoro taką podjęła ta sztuczna inteligencja, to będzie wdrażana, to zaczynamy mieć naprawdę poważny problem. Ale ja się jeszcze boję jednej rzeczy i to bardzo się boję, że, że sztuczna inteligencja rozleniwi ludzkość kompletnie. Tak, Prawda? Tak. Tak. że my nie przestaniemy ćwiczyć swoją umysły, przestajemy budować hardware mózgowy, prawda? który jest i tak wykorzystany, tak powiem, jego potencjał wykorzystany, jak wiadomo, w 30-40%, tak? że wlęż generalnie mniej, tak, tak. no więc, że, że, że gdzieś oddamy. No, no, no stracimy autonomię, taką autonomię istnienia, bardziej nie, znaczy ja wyjątkowości, tak, niepowtarzalności ja wierzę, że... każdej ludzkiej tak. istoty. Że, że po... będą zawsze ludzie, którzy zobaczą ten brak tego, tak jak kalkulator. No kalkulator liczy szybciej niż ktokolwiek może poza jakimiś sawantami, prawda? Nie Obdarło nas to z o matematyce na poziomie znacznie głębszym. Więc, oczywiście, będzie trudniej konkurować ze sztuczną inteligencją, czyli znajdować problemy czy znajdować rozwiązania, które wykraczają poza to, co ona proponuje. Według mnie coraz mniej osób będzie w stanie to robić, ale zawsze według mnie znajdą się ci którzy będą chcieli to zrobić. Tylko, że no. oni będą mieli ale, decyzję. Dokładnie. Ale wiesz, że kalkulatory spowodowały to, że ludzie nie potrafią na papierze y, no. zrobić z, tak. bardziej skomplikowanego tak. dzielenia lub mnożenia. Teraz dzieci w niektórych krajach nie potrafią pisać, no. ponieważ już jest tylko klawiatura. Ale... Co dopiero się będzie działo, gdy sztuczna inteligencja zacznie nas wyręczać we wszystkim prawie. Tak. No i to jest przerażające, bo bo no, ja wiem z, mojej, z mojego własnego doświadczenia, doświadczenia wyniesionego z mojej pracy, że człowiek ma właśnie tę potrzebę nieustannego rozwoju. Tak. I, i walczącą tak. z lenistwem. Tak, walczącą z, z lenistwem, ale, ale właśnie niedobór nie czy brak różnych, prawda pomocy, które wyręczają nam, nas w czymś powoduje, że ten wzrost się jednak realizuje jakoś i rozwój. Więc, no, ciemność widzę. Ale z drugiej strony, wiesz, w tej sprawie, ja, ja od wielu lat korzystam z, z programów do obliczeń symbolicznych, do rozwiązywania równań różniczkowych, do całkowania. To jest moje codzienne narzędzie pracy. Ja co prawda umiałbym to zcałkować i umiałbym to zróżniczkować, czy tam rozwiązać równanie różniczkowe wtedy kiedy się daje, ale mi się nie chce. To znaczy uważam, że zastanawianie się do, do czego mam użyć tych rozwiązań jest kluczowe. Mhm. Natomiast istnieje ryzyko, że ktoś, kto nie przeszedł przez rozwiązywanie ręczne równań różniczkowych i ręczne całkowanie, nie będzie wiedział, co, to, co ten wynik znaczy, a potem jeszcze nie będzie mógł zadać pytania, do którego to równanie różniczkowe by się przydało, rozwiązanie. Więc ja się boję, że to, co człowiek przez co przeszedł, a potem sobie ułatwia pracę, potem zostanie tylko to ułatwienie. A ono nie wskaże nam horyzontów, do których to ułatwienie mogłoby służyć. Ja nadal cały czas jednak twierdzę, że są ludzie, którzy będą mieli potrzebę tego, żeby wyjść dalej, którzy będą chcieli wyjść poza to, co jest bezpośrednio dane na tacy, a w tym przypadku to jest dane na tacy. I bardzo liczę na jedną podstawową rzecz, na ciekawość świata. Jeżeli ona zaniknie, jesteśmy zgubieni. Natomiast jeżeli ciekawość świata zostanie, to ona nie będzie zaspokajana odpowiedziami tylko takimi. Ale ja mam wrażenie, niestety, że ciekawość świata zanika, szczególnie wśród dzieci, młodych to ludzi. To że, dramat. że oni właściwie światem realnym, tym rzeczywistym, przestali się w ogóle interesować. A tamto jest zadanym, tak, światem. Tak, tak, tak. tak, tak. Więc też no, nie będzie żadnego powodu, żeby poznawać ten świat głębiej, tak? żeby rozumieć to coraz lepiej. Już nie, nie mówiąc o tym, o czym powiedziałem wcześniej, żeby próbować no, rozstrzygnąć, jaka jest moja prawdziwa tożsamość. Kim? Komu się to wszystko przydarza? W A wierzy, w czym ja widzę szansę? Że jeżeli, załóżmy, cała ludzkość przestaje się interesować realnym światem, to wygasają ludzie, którzy są w stanie zrobić procesory wielkiej skali integracji. I nagle w następnym pokoleniu nie ma narzędzi, żeby tworzyć wirtualną rzeczywistość na poziomie, która będzie satysfakcjonująca. I wtedy musi się wrócić do prawdziwego, rzeczywistego świata, musi się wrócić do prawdziwej fizyki, musi się wrócić do prawdziwej inżynierii i technologii, żeby znowu odtworzyć coś, co w ogóle jest interesujące. Także ja cały czas jednak <śm> jestem optymistą. Pachadło się teraz wychyla w stronę wirtualnego świata, wykreowanego sztucznie. Ale to musi kiedyś wrócić. To wahadło wróci do powrotu do tego, kim my jesteśmy, czym jest rzeczywisty świat i wymusi na nas reakcję na to taką, jaką my byśmy chcieli. No to ja też mam taką nadzieję, powiem szczerze, tylko sobie myślę, że parę po kolei minie, zanim ten proces się y, dokończy, czy w ogóle dotrze do tego momentu. No ale... Trudne co, rzeczy wymagają czasu. Cóż <laughs> robić. Tak. Co, co, jak, jak będzie wyglądać w tej sytuacji no, no ten cała, cały obszar ludzkiego doświadczenia, ludzkiej refleksji, który nazywa się duchowością. Czy znaczy, w pierwszym przybliżeniu on zaniknie, nie? dlatego że jeżeli nie będzie włożony w ten wirtualny świat, który dla wielu ludzi jest wystarczający, nie pytają co jest poza tym, jeżeli go tam nie ma, to go tam nie ma. Ale jak mówię, on może być wymuszony nie poprzez konieczność włożenia z powrotem tak. duchowości, tylko konieczność... Niedobór technologiczny. Niedobór technologiczny. Czyli niedobór tego, czy nieznajomość tak. świata na poziomie... Realności fizycznej, która wymusi, skoro realność fizyczna jest taka: jest ona piękna, doskonała, prawa fizyki są platońskimi ideami obiektywnymi, mm -hmm. to wtedy wróci ta pytanie, dlaczego tak, tak idealne, doskonałe, wieczne, niezmienne platońskie idee, czyli prawa fizyki, rządzą tym światem? Myślę, że to wrócimy do pytań, mm -hmm. które są naprawdę istotne. Mm -hmm. Myślę, że jak co, wyczerpiliśmy chwili, sobie sprawę sztucznej inteligencji. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo, bardzo dziękuję.